Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część trzecia. Dzisiaj zagadnienie trzecie, czy biblijne proroctwa rzeczywiście się wypełnią. Dowodów na wypełnianie się biblijnych proroctw jest wiele. Setki proroctw Starego Testamentu już się wypełniło. Wiele z nich wypełniło się już w czasie starotestamentalnym, w czasie starotestamentowym. Na przykład proroctwo Jeremiasza o 70-letniej niewoli południowej części Izraela w Babilonii. Czytamy o tym m.in. w księdze Jeremiasza, rozdział 25, od wersetu 11 do 12. I będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem i zdumieniem, a służyć będą te narody królowi babilońskiemu 70 lat. Ale potem, gdy się wypełni 70 lat, nawiedzę na królu babilońskim i na tym narodzie, mówi Pan, nieprawość ich i na ziemi chaldejskiej, tak, że ją obrócę w pustynie wieczne. Czyli widzimy proroctwo Jeremiasza o 70-letniej niewoli południowej części Izraela już się wypełniło. Kolejny przykład to jest powrót z niewoli pokoleń z południowego królestwa Izraela do ich ziemi. O tym czytamy w księdze Jeremiasza 29:10. Jeremiasza 29:10. Tak zaiste mówi Pan, jako się jedno wypełnią 70 lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce. I Ezdrasza 1:1. Ezdrasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiaszowe, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, że kazał obwołać i rozpisać po wszystkim królestwie swoim, mówiąc: tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalemu, które jest w Judztwie. Czyli widzimy wyraźnie powrót z niewoli pokoleń z południowego królestwa Izraela do ich ziemi. Także proroctwo Izajasza o Cyrusie. To jest księga Izajasza, 44 rozdział. I widzimy w tym 44 rozdziale, w wersecie 28, który mówię o Cyrusie: on pasterz mój, bo wszystkę wolę moją wykona i rzecze Jeruzalemowi: będziesz zbudowane, a kościołowi będzie założony. Widzimy wyraźnie zatem, że się wypełniło to słowo. Także 45 rozdział, werset 1. To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmię, a porażę przed nim narody i biodra królów rozpaszę, a pootwieram przed nim wrota i bramy nie będą zamknięte. Widzimy zatem jednoznacznie, że kolejne proroctwo już jest wypełnione, biblijne proroctwo. Kolejne proroctwo jest o czterech królestwach, zapisane w księdze Daniela. I to widzimy m.in. w księdze Daniela, rozdział drugi. I w tym drugim rozdziale księgi Daniela to jest na przykład cały rozdział drugi, cały rozdział czwarty i cały rozdział siódmy. Ponieważ są to długie rozdziały, to zachęcam do samodzielnego przeczytania,
że proroctwo Daniela o czterech królestwach już się wypełniło. Jest to opisane w Księdze Daniela 2 rozdział, w Księdze Daniela 4 rozdział, w Księdze Daniela 7 rozdział. Także proroctwo Izajasza o Hiskiaszu, które jest opisane w Księdze Izajasza, rozdział 39. I ten rozdział 39, wersety od 6 do 7 zawierają proroctwo o Hiskiaszu i to proroctwo już się wypełniło. Oto przyjdą te dni, w które zabiorą wszystko do Babilonu, cokolwiek jest w domu Twoim i cokolwiek zachowali ojcowie Twoi, aż do tego dnia. Nie zostanie nic, mówi Pan, ale i synów Twoich, którzy wyjdą z Ciebie, których spłodzisz, pobiorą i będą komornikami na dworze króla babilońskiego. Zatem widzimy te spełnione proroctwa. Wypełnienie się słów jakiegoś proroka było przesłanką do tego, że był on posłany przez Boga. To mamy zapisane w 5 Mojżeszowej, 18 rozdział, 22 werset. 5 Mojżeszowa, 18, 22. Jeśli by co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to, ani wypełniło onoć, to jest słowo, którego nie mówił Pan, z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go. Czyli widzimy wyraźnie, że to jest bardzo ważne, aby to zauważyć. Wszakże prorok, który by sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu moim, którego mu mówić nie rozkazał, i który by mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy. I to jest jednoznaczne, że kluczowe jest, że proroctwo musi być wypełnione, jeśli jest od Boga. Wypełniło się także wiele proroctw dotyczących narodzenia, życia, cierpień, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, jak to opisano w Ewangeliach, na przykład Micheasza 5.1. Micheasza 5.1 albo 5.2 zależy od numeracji, ale ty, Betlejemie Efrata, a cześć najmniejszy między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych. Także Daniela 9,26, Księga Daniela, rozdział 9, werset 26. W tym fragmencie znajdujemy także proroctwo o Panu Jezusie, a po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego, także koniec jego będzie z powodzią i aż do końca wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Także psalm 22 cały jest typowym proroctwem pokazującym na osobę Pana Jezusa. Boże mój, czemuś mnie opuścił, oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów ryku mojego. Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz mi się, i w nocy, a nie mogę się uspokoić, aleś Ty, święty mieszkający w chwałach izraelskich, w Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, a wybawiłeś ich, do Ciebie wołali, a wybawieni są, w Tobie nadzieję mieli, a nie byli pohańbieni, alem ja robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa, wszyscy, którzy mię widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają gębę, chwieją głową, mówiąc,
spuścił się na Pana, niechże go wyrwie, niech go wybawi, ponieważ się w nim kocha. Aleś Ty jest, któryś mię wywiódł z żywota, czyniąc mi dobrą nadzieję jeszcze u piersi matki mojej. Na Tobie spolegam od narodzenia swego, z żywota matki mojej, Tyś Bogiem moim. Nie oddalajże się ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, a nie masz kto by ratował. Obtoczyło mnie mnóstwo cielców, byki z Basan obległy mię. Otworzyły na mnie gębę swą, jako lew szarpający i ryczący. Rozpłynąłem się jako woda, rozstąpiły się wszystkie kości moje. Stało się serce moje jako wosk, stopniało pośród wnętrzności moich. Wyschła jako skorupa moc moja, a język mój przysechł do podniebienia mego. Nawet w prochu śmierci położyłeś mię. Albowiem psy mię obskoczyły, gromada złośników obległa mię, przebodli ręce moje i nogi moje. Zliczyłbym wszystkie kości moje, lecz oni na mnie patrząc przypatrują mi się. Rozdzielili odzienie moje pomiędzy się, a o szaty moje los miotali. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się mocy moja, na ratunek mój pospiesz. Wyrwij od miecza duszę moją, z mocy psiej jedynaczkę moją. Wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mię. Wtedy opowiem imię Twoje braciom mym, w pośród zgromadzenia chwalić Cię będę. Mówiąc, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wszystko potomstwo Jakubowe wysławiajcie Go, a niech się Go boi wszystko nasienie izraelskie. I widzimy jednoznacznie wypełnione słowo, także Izajasza, 53 rozdział. Izajasza, 53 rozdział. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? Bo wyrósł jako latorostka przed nim, jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. Widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć. Czemu byśmy go żądać mieli? Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy. I jako zakrywający twarz swoją, najzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźni pokoju naszego jest na nim, a sinnością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i z sądu wyjęty jest, przetoż rodzaj jego, któż wypowie. Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego. Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Tak ci się, Panu, podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzon będąc on sam, grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Jest to kolejne proroctwo o Panu Jezusie, spełnione już. Również po wniebowstąpieniu Chrystusa wypowiedziano wiele proroctw. Na przykład zburzenie Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie, to jest Łukasza 21 rozdział. Łukasza 21 rozdział.
pokazuje nam od 20 do 24 wersetu. A gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, że się przybliżyło spustoszenie jego. Tedy ci, co są w judzkiej ziemi, niech uciekają na góry, a ci, co są po środku jej, niech wychodzą, a ci, co są w polach, niechaj nie wchodzą do niej. Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane. Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Widzimy tutaj wyraźnie proroctwo dotyczące zburzenia Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie. Ale biada brzemiennym piersiami karmiącym w one dni, albowiem będzie wielki ucisk tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem i polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Także widzimy rozwój chrześcijaństwa zapisany w objawieniu 2 i 3 rozdziale. Także wypowiedzi dotyczące końca okresu chrześcijaństwa, na przykład 2 list do Tymoteusza, rozdział 3. Żadna inna księga istniejąca na świecie nie może się poszczycić tak wielką liczbą precyzyjnych, dokładnych, wypowiedzianych i spełnionych proroctw. Ich dokładność i liczba nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do wiarygodności Biblii. Tak samo spełnią się wszystkie proroctwa dotyczące przyszłości. Była to 3. część serii Bóg darował nam proroctwa dotyczące właśnie tego, że Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Czyli 3. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu.